Witam serdecznie, to już 12 odcinek ogrodowych czytań czwartkowych projektu realizowanego społecznie we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Skierdach z inspiracji Teatru Rampa w Warszawie. Witam poetów, miłośników poezji z całej Polski, ale również i Polaków mieszkających w świecie. Będzie tego dowód dzisiaj w ogrodzie. Dziękuję wszystkim, którzy udostępniają ten post, wszystkim instytucjom. Ja je wymienię oczywiście w opisie. Drodzy Państwo, dzisiaj nietypowo, bo rozpoczynam właśnie mottem poetki Polki z Göteborga. Posłuchajcie. Danuta zasada. Czasy dla bardów są nijakie. Można by głową bić o mury. Żyć przecież trudno, gdy okrakiem stoisz na wątłej krze kultury. Ktoś ciągle zbiera żniwo fleszy. Właściwie za co? Ot, tak sobie. A ty, choć tekst masz, który cieszy, możesz go sobie... Nie dopowiem. Niesprawiedliwe są dziś czasy. Czy kiedykolwiek to się zmieni? Wciskają chłam nam do kiełbasy, żyjemy jak w teatrze cieni. Goryczy kielich wypijamy, bo kogo w sumie to obchodzi, ile do powiedzenia mamy, gdy celebryci budzą podziw. I głos zamiera, kiedy okno otwierasz znowu na kulturę, bo wtedy czujesz tę samotność, co pisze w tobie czarnym piórem. Wielu z nas, drodzy Państwo, odczuwa taką samotność. Dziękuję pięknie. Dziękuję pani Danuto za ten cudowny wiersz. I rozpoczynamy. Aperitif. Anita Steciuk, wiersz bez tytułu. Nie zabraniaj mi tańczyć niebem zaklętym w witraż. Całować lekko obłoki i lecieć pod wiatr. Dotykać w marzeniach ptaki. Nie zabraniaj mi tańczyć ciszą pomiędzy wolności kroplami i mierzyć lotem nieba przeplatany pejzaże aksamit. Nie zabraniaj mi. Jestem latawcem utkanym z tęczy. Nie zabraniaj mi lecieć pośród takich jak ja innych setek tysięcy. Tak zwiewny, ulotny jak z mgieł, dotykam słońca ramion i tańczę z nim walc lekkością poprzetykany. Nie zabraniaj mi żyć tą krótką chwilą. Jestem dmuchawcem. Jak motyl szukam lepszych miejsc pomiędzy niebem a ziemią. Chciałbym poczuć kiedyś taką lekkość. Pani Anito, dziękuję pięknie. Przekąska zimna to wiersz Magdy Grzywaczewskiej. Ciszą, co zawsze nad ranem, jak zwiastun wiosny, unosi w powietrzu chłodny kolor nieba. Słońcem, co kształtuje smugi we wzorach i kolorach, maluje natchnieniem. Jak płomień, przez delikatną powłokę, za każdym razem, kiedy łapię oddech z nadzieją na płótno, jak nikt dotąd oddechem rysuje powietrze. Ach, cóż to za oddech, pani Magdalena. Piękny wiersz, dziękuję pięknie. Przekąska gorąca, Anna Łyczewska, kres nowy. Świt rozświergotał okoliczne drzewa, rozwiązał bolesny supeł nocy. Rozebrał ją z dusznych snów i zbyt trudnych marzeń. Wschodem słońca wkraczasz na nieznaną ścieżkę. Idziesz, masz puste ręce. Za szybą nieistnienia krzykiem depczesz ciszę, łzami podlewasz kwitnące ogrody. Nie bój się nie mieć nic. To często mieć wszystko. Dojdziesz do tego. W końcu dojdziesz. Wow. Gorąco, prawda? Nie bój się nie mieć nic. Dziękuję pani Anno. I teraz wiersz Sałatka z samplerem w tle. Marcin Rogalski przysłał mi muzyczne wiersze. Wybrałem solo Public Session. Maszyna i ja mamy duszę. Nie znamy się na muzyce, ale tworzymy ją czując, że w tym miejscu panuje prawdziwa epidemia poezji i dźwięku. Obraz zawieszony w programie wyobraźni czeka na start transmisji. Ostatnio pojawiło się trochę poetów w strumieniach danych. Zapraszam na mój stream. Mam wiersze do wyświetlenia na ekranach przyjaciół i twoich oczach. I ja zapraszam, szanowni państwo, na mój kanał. I tutaj, no cóż, taki apel. Jak zapowiedziałem, w każdy pierwszy czwartek
miesiąca będę czytał wiersze tych poetów, którzy przysłali je do mnie wcześniej. Nie chciałbym Państwa stracić, dlatego taki odcinek specjalny wymyśliłem, ale tych wierszy przybywa, przybywa nowych poetów. I teraz pytanie do Państwa i odpowiedzcie mi na tym kanale YouTube, co mam robić. Czy kosztem tego, że nowi poeci poczekają 2-3 tygodnie, mam co drugi tydzień robić odcinek specjalny? Bo, drodzy Państwo, przyszło do mnie tyle wierszy. Tyle, z czego 1/3 udało mi się przeczytać, a 2/3 czekają, będę je dobierał, więc proszę o odpowiedź. Nowych i starych poetów. Czy mam co 2 tygodnie robić odcinek specjalny z tych wierszy, które już u mnie są, a wtedy te wiersze nowe będą odrobinę przesunięte w czasie. I tak niektóre czekają. Czekam na odpowiedź, wezmę ją pod uwagę. Specjalność trzeba, drodzy Państwo, Katarzyna Mrozik-Stefańska, rytuał. O poranku słowa są miękkie jak kroki kota. Bezszelestnie wślizgują się pod powieki, ocierają o pierwsze chwile jawy. Głaszcze lśniące głoski, a one prężą się delikatnie, układając się w zdania. Potem rozwieszam na 5 linii nieba. Suszę w słońcu jak zioła na zimę. A kiedy wracasz do domu, zaparzam z nich herbatę. Siadamy razem przy stole, gasimy pragnienie. Tak, pani Katarzyno, razem słowa smakują najlepiej. Piękny wiersz. Zupa to wiersz Małgorzaty Marcinkowskiej. Pokochałam. Pokochałam człowieka przypadkiem. Niespodziewanie. Każdej nocy z przymkniętymi oczyma odsłaniam firankę nowych pragnień. I kiedy wchodziłam w sen, rozchylone usta szukały bliższych spotkań, aż dotknąłeś mnie spojrzeniem ubranym w miłość. Po ciemnym niebie płynęłam do ciebie, a roztańczone gwiazdy szeptały twoje imię. Pachniało nadzieją, pachniało majową konwalią, obłokiem słów, czerwienią serca. Pokochałam człowieka. Pokochałam ciebie na sen, na wieczność. Jakże ja takie wiersze lubię. Dziękuję pani Małgorzato. Przechodzimy do dań głównych. Danie mięsne. Wybrałem wiersz Targ uliczny, autor Agnieszka Sadlakowska. Targ uliczny ma cierpki smak wolności. Kart kredytowych nie akceptuje się. Banki nie pośredniczą w transakcjach. Bodhisattva sprzedaje drogocenne kamienie, mówiąc mantry. Ryby umierają. Ludzie przechodzą, śmiejąc się. Małe drzewko bambusowe cię kocha. Weź je do domu, dla dzieci. W tym momencie życie jest proste. Takim pięknym, ekologicznym akcentem się kończy. Bodhisattva sprzedaje drogocenne kamienie. Iluż rzeczy ja się dowiaduję z waszych wierszy. Danie rybne. Wsłuchajcie się w ten wiersz, bo jest trudny, ale piękny. Aleksandra Szurek. 3 osoby boskie. Pierwszy w moim życiu zagościłeś i w upartym sercu znalazłeś dom. Nieprzytulny i nietrwały. Na niepewnym fundamencie zbudowany. Dałeś mi wszystko. Nie doceniłam nic. Byłam rozpieszczoną królową na tronie. Byłam łowcą nieosiągalnych gwiazd, a przede mną stał wymarzony świat. Sekunda, minuta, godzina i długie dnie. Teraz byłaś tylko ty. Druga osoba nieboska. Niepewnie brnąc w nieznane i zakazane, powoli uczyłam się sztuki zakochania, a huragan uczuć niszczył bez opamiętania. Dałaś mi wiele, zabrałaś jeszcze więcej. Byłaś marną nadzieją na lepszy czas. Już teraz wiem, że nigdy nie było nas. Z wiarą i nadzieją czekałam na miłość, by nauczyć się jej, gdy przyjdzie na to czas. Teraz już umiem i teraz wiem, jak. Nie każdy z nas kocha po prostu od tak. Czy być tak może? I być tak powinno, że pierwsi ostatnimi, a ostatni pierwszymi będą.
chcąc nie chcąc, serce na trzy podzielone. W nim wiara, nadzieja, a na końcu miłość. To zaś jesteście wy, trzy osoby nieboskie. Ależ głęboko pani sięgnęła w siebie, pani Aleksandro. Przelała pani to pięknie na papier. Dziękuję. Makarony. Młody wiersz, Arkadiusz Lelek, posłuchajcie. Wyższa kontrola. Nie wiem, jaką mam wagę. Czy jestem doktorem, czy pacjentem. Chodzę po wyrysowanym mieście, gdzie brak podpisu artysty. Jak wyglądam pod mikroskopem o masowym obiektywie. Każdy krok, każdy ruch mam w scenariuszu zaakcentowany. Ta ciągła improwizacja z braku wiedzy o akcji w filmie. Widzę ekspertów śmiejących się z fabuły. Siedzą w kinie, a ich recenzja jest wieczna. Wychodzą, jak ekran się ściemnia. Wyższa kontrola naszego życia, panie Arkadiuszu. Każdy z nas improwizuje i nikt nie wie, jak widzą to inni, czasami błędnie. Ryże. Również trudny wiersz. Względność, pani Beata Zuzanna Mączewska. Źdźbło. Tak małe, jak wielkie. Wielkie i małe. Małe i wielkie. Jak historie wielkich i małych ludzi. Jak monumentalizm i kruchość materii. Jak toporność i zwiewność myśli. Jak namacalność i ulotność motyla, jak bliskość i odległość dłoni, jak stałość i zmienność istnienia, jak radość i ból, jak radość i ból. Źdźbło, tak małe jak wielkie, tak wielkie jak małe. Dziękuję pani Beato, trzeba powracać do takich wierszy. Dziękuję bardzo. Danie Jarskie dzisiaj to Agata Lalik i jej wiersz bez tytułu. Doceń, nim świat doceni przed tobą. Ulecz, zanim uzależni narkotyk. Przytul, nim skóra zgrubieje na tyle, aby nie czuć dotyku. Zauważ to, co krzyczy, aby zachwycić. Zaopiekuj się, nim mur odgrodzi uczucia. Zapłacz, nim serce wyschnie. Posmakuj, nim stracisz łaknienie. Powiedz o tym, co oczywiste, nim usta zastygną w grymasie. Skrusz wieżę Babel. Bądź jak cień, nim cień z ciebie zostanie. Doceń. Dziękuję pani Agato. Bardzo dobry wiersz. I wiersz, który sprawił mi ogromny problem, bo jest w nim dziwny neologizm. Mam nadzieję, że pan Krzysztof Wójcik nam wytłumaczy. Czasami może się zdarzyć, że nie wiem, co znaczy dany wyraz. Oko dziewiętnaste. Posłuchajcie. Spada. Leci. A w locie obroty robi i spada. Pęka. Pęka na miliony kawałków. Kawałeczków orbitujących wokół serca. Oko płonie w locie, a czarne łzy tworzą mu bezkresny ocean, jak poduszkę, żeby mniej bolało. Momentalnie blask wychucha w sercu oka i może łez staje się zmarzliną otwartą. Każdy nie wierzy, ale wszyscy widzieli. Mimo światła oko wyparło się losu, nawet źrenicą ani rzęsą nie dotknęło tafli. Dotknęło duszą. Duszą oczną, bo z oka i w oku będącą. Dotknęło duszą. To mnie w tym wierszu najbardziej urzekło i dlatego jest tutaj z nami. Trudno takie wiersze pominąć. I deser. Zawsze na deser znajduję wiersze, które nijak nie pasują do poprzednich. I chyba taki jest również ten. Bardziej jak pamiętnik. Jakub Mazur. Szkoła uczuć. Zawsze miałem zaległości z emocji. Materiał rozpocząłem 20 lat temu. Lekcje pobierałem u styranych życiem nauczycieli. Szkoła, co prawda, była prywatna, ale odstawała poziomem.
spełniała wymagane normy. Nic ponadto. Zdawałem z klasy do klasy, jechałem na dopuszczających. Dopuszczałem radość, dopuszczałem dumę, dopuszczałem euforię. Głównie jednak bardzo dobra złość, celujący wstyd, dobry egoizm. Kiedy przychodziły sprawdziany, stres mnie paraliżował. Strach i panika nie dawały nadziei na awans, przynajmniej na przeciętnego ucznia. Od kolegów ściągałem, a jakże, uczyli się w innych szkołach, mieli inny materiał. Odpowiedzi okazywały się błędne. Dopiero na studiach podjąłem korepetycje. Uczę się od przyjaciół. Chłonę wiedzę, zmieniam się, zmieniam wnętrze, przeżywam inny stan. Chciałbym poprawić swoje dyplomy, ale wiem, że nie wrócę do przeszłości. Zamknąłem wiele kierunków, chcący lub niechcący. Czy żałuję? Czasem tak, mam mniejszy wybór, ale droga jest szersza. Buduję nową szkołę, której będę przewodził. Szukam nauczycieli, by razem ze mną kształcili uczniów, moich przyszłych, ukochanych uczniów. Cóż, dla nauczyciela, którym miałem zostać taki wiersz, to trudno go pominąć, prawda? Dziękuję pięknie. I Strzemienne to kolejny młody, trudny wiersz, ale ja chciałbym, żeby młodzi poeci istnieli tutaj w tych ogrodowych czytaniach, ponieważ ich głos będzie nam towarzyszył w przyszłości. Zgodzicie się Państwo ze mną? Trochę o wykluczeniu. Konrad Kurkowski i jego wiersz Kwiat. Więdnie kwiat niepodlewany. Dookoła hologramy. Wszystko szybko, wszystko w biegu. Nie wychylaj się z szeregu. Ignorantia iuris nocet. Prawo oblewają moczem. Nie przejmują się mym światem. Jestem tym więdnącym kwiatem. Rozumiecie Państwo? Takie wiersze trafiają w sedno. To już koniec 12 ogrodowych czytań czwartkowych. Jeżeli Państwu się podobało, bardzo serdecznie proszę o łapkę w górę. Proszę również o subskrypcje, one są bardzo ważne. I proszę również o informacje o tym, co mam zrobić z ocitkami specjalnymi. Czy co 2 tygodnie, czy raz w miesiącu. I tę wielką stertę wierszy powoli odczytywać specjalnie dla Państwa. Życzę dobrego dnia. Do zobaczenia za tydzień.